jest uwaga dla copywriterów, którzy tego będą słuchać. Jak sobie wypracujecie z klientem zaufanie, to niech was ręka boska broni, żeby to zaufanie zawieść. To, że ktoś tak robi, to nie znaczy, że wy macie to robić. To jest najgorsze kurestwo, jakie można w biznesie, w sprzedaży popełnić, wykorzystać czyjeś zaufanie. Tak, bo to tak właśnie jest, nie? Że te zlecenia to leżą na ulicy i jak ktoś ma wbity wyższy level, to szybciej zbiera. Nie wiem, powiedzmy, że pracowałeś w firmie zajmującej się komputerami i każde spojrzenie na laptopa u ciebie to jest PTSD. No to znaczy, że masz coś do przepracowania, ale nie ma się co do tego zmuszać. Natomiast to jest twój zasób, nie pozbędziesz się go, ale możesz z niego świadomie nie korzystać, nie? Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema, dzisiaj gorący temat, bo będziemy podróżować. Copywriting daje możliwość pracy skądkolwiek chcesz. Dakota Robertson często pisze, że pracuje z dżungli, z Dubaju, z Dominikany, pisząc tweety w samych gaciach za kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie. Była u mnie Ola Młodzińska, która przez wiele lat robiła copy w Tajlandii, a dzisiaj ze mną jest osoba, która pomoże nam wybrać kierunek podróży. Ania Różak, co się zna na podróżach. Siema Ania. No cześć, to ja się przywitam i podziękuję ci za zaproszenie, bo tak się robi na początku, nie? No podobno tak słyszałem, chociaż nie wszyscy to robią. Dobra, to ja sobie. Anno, co ostatnio napisałaś za kasę? Wiesz co, artykuł blogowy, akurat nie o podróżach, tylko o HR-ze, dotyczący twardej empatii, takich skilli liderskich, które aktualnie powinny być przez organizacje promowane i wspierane, bo tego naszym współczesnym liderom bardzo mocno brakuje. Także tak. Czym dokładnie jest twarda empatia? Twarda empatia w ogromnym skrócie polega na tym, że jesteś w stanie wesprzeć swój zespół i zauważyć braki kompetencyjne, zauważyć zalążki problemu psychicznego, ale nie pojmujesz tej empatii w zły sposób. A zły sposób to ten, który pozwala twoim pracownikom wejść ci na głowę, no nie? Także tak, w ogromnym skrócie to polega właśnie na tym. Czyli widzisz, że ktoś będzie na przykład miał problemy z, nie wiem, poczuciem własnej wartości? Tak, z poczuciem własnej wartości, z wypaleniem, tak. Widzisz, że u kogoś zaczyna się źle dziać, no nie? Że zaczyna się ten prezenteizm, czyli... Jesteś w robocie ciałem, ale duchem to tam sobie gdzieś właśnie siedzisz już na Malediwach, no nie? Że po prostu cię nie ma. I co w tym wtedy zrobić? Jak popracować nad zaangażowaniem? Jak to w ogóle wyłapać? Jak o tym rozmawiać? I to jest faktycznie coś, czego współcześnie bardzo mocno brakuje w organizacjach, no nie? Sama pochodzę z korpo, kilku korpo i tak wiem, o co mówię. Niestety. Byłam też kiedyś kierowniczką i byłam kiepską menadżerką. Także wtedy przydałoby mi się, żeby ktoś mi powiedział, że hej, powinnaś mieć to, to i to, jeszcze tego nie masz, więc zrób to, to i tamto i generalnie będzie git, nie? Dasz sobie radę. Tak nie było. No to może być problem, bo wiesz, tak docelowo ja byłem w paru organizacjach, niekoniecznie we wszystkich korpo, sporo było mobbingu i wiesz, jak ktoś zaczyna marudzić, nie, no to tak przełożony na niego patrzy, no opierdala się. Trzeba go naprostować. Tu może nie ma takiego zastanowienia nad tym, że temu pracownikowi coś po prostu zaczyna nie pasować. Może dostaje zadania, które nie są dostosowane do kompetencji. Może robi coś, co uważa, że jest bez sensu. Może uważa, że za mało zarabia. I nie ma czegoś takiego, że nie, obija się po prostu. Tak, masz rację. Bo teraz się w ogóle stykamy z takim fajnym, niefajnym momentem, trudnym momentem, no nie? Bo ponieważ na rynku pracy mamy aż 4 pokolenia, no i próbujemy ze sobą jakoś funkcjonować, nie? I wychodzi nam to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo różnie. Można u siebie przeklinać, nie? Jakby co? Można. Dobra. W każdym razie wychodzi nam to różnie, próbujemy deprecjonować siebie nawzajem, no i kadra menedżerska siłą rzeczy raczej wywodzi się z pokolenia naszych rodziców, no często to jesteśmy już my sami, no ale
o ile my mamy w sobie taką zgodę na terapię i widzimy rzeczy, które niekoniecznie są ok, przyjmujemy to, że one nie są ok i jesteśmy gotowi jakoś tam z tym walczyć, o tyle ci nieco starsi od nas mają do tego bardzo różne podejście i te postawy mobbingowe, powiedzmy, one są promowane bardzo często, nie? No, także tak. Mogę wejść mocno w temat, ale nie jestem pewna, czy to o tym tak do końca chciałeś gadać. Jakoś tak się prześlizgniemy o tym, no ale mimo wszystko część copywriterów zaczyna na etacie, ja zaczynałem na etacie, dużo się nauczyłem na etacie, polecam zaczynać na etacie, no bo raz, że bezpieczeństwo, o tym też z Aliną rozmawialiśmy w odcinku, że jest bezpieczeństwo, jest stabilizacja, te benefity typu, już nie mówię o multisportach, ale samo to na przykład, że jak byłem na zwolnieniu lekarskim 2 tygodnie z zapaleniem ucha, to dostałem 80% wypłaty, a jak byłem tydzień z COVID-em na JTG, to dostałem 115 zł. Dostałem 115 zł z ZUS-u, patrzę, co to jest, co to jest, co ja mam. Jakbym był naprawdę chory, no to co, raz zrobię, dobra, ryż jakiś, sos, kasza i no, może przeżyję. Nie, ona nie, tak, może przeżyję w okresie rekonwalescencji. Nie, no masz rację, ale to też dotyka tematu tego, że na działalności, znaczy ogólnie w życiu dobrze mieć poduszkę finansową, nie? Ale na działalności to nie jest dobrze ją mieć, musisz ją mieć po prostu, bo inaczej cały czas ciśniesz w takim poczuciu skrajnego zagrożenia, nie? Że jak ci klient ucieknie, no to koniec, to nie masz kasy, a jak nie masz kasy, to nie żyjesz, tyle. No i bierzesz, to bierzesz, nie? Dokładnie. A skoro jesteśmy przy tej działalności, powiedz mi, Ania, skąd u Ciebie decyzja o copywritingu? Z wypalenia, bo generalnie ja pracowałam w biurze podróży w COVID-zie, no nie? I wiele branż tym COVID-em było dotkniętych bardzo mocno, ale turystyka dostała po dupie tak bardzo, że o Jezu, i odbieranie 20 telefonów dziennie pod tytułem gdzie są nasze pieniądze? Które pytanie było bardzo zasadne, bo my sami tak do końca nie wiedzieliśmy, gdzie te pieniądze są, co się z nimi stanie, czy klient, który zapłacił 50 tysięcy zawczasy do Dominikany, na Dominikanie, w tej Dominikanie się znajdzie i kiedy się znajdzie, jeszcze w dodatku w marcu, przecież tego 2020 wszyscy myśleliśmy, że to będzie trwało tylko 2 tygodnie, nie? No a ile trwało, to wszyscy wiemy. Według niektórych dalej się nie skończyło. W każdym razie to było bardzo ciężkie. To się zbiegło też z moim awansem, bo z moim poprzednim kierownikiem firma rozstała się w takich no, różnych stosunkach. Także generalnie ten brak wsparcia, nowa rola. No i ta trudna sytuacja, z którą przyszło mi się mierzyć, to mi dało tak bardzo mocno do myślenia. Stwierdziłam, że nie chcę do końca życia pracować na etacie, że muszę się jakoś z tego wymiksować. Bo po prostu nie dam sobie rady, umrę, nie? To wtedy też mniej więcej zaczęłam myśleć o tym, że mogę mieć problemy z własnym zdrowiem psychicznym i że chyba chciałabym się zacząć diagnozować pod kątem depresji, bo to jest chyba to. No i generalnie u mnie wypalenie do tej depresji faktycznie doprowadziło tak hardo. Samej drogi po terapeutach nie ma co omawiać, bo to był bardzo ciężki temat. Ale tak, u mnie copywriting był ucieczką od etatu. I zaczęło się tak, że moja siostra pracowała dla agencji, robiła im korekty, dała znać, że ja szukam pracy i oni mnie wtedy wciągnęli do siebie na stawkę chyba 7-8 zł za 1000 znaków, coś takiego, nie? I jakby mój ówczesny mindset najlepiej oddaje to, że ja byłam w absolutnym szoku, że ktoś chce płacić za to, co ja jestem w stanie napisać. Przy czym ten mój ówczesny zachwyt, powiedzmy, bo to był absolutnie zachwyt i szok, że tak się dzieje, szybko przyćmiło to, że trzeba tych znaków natrzaskać naprawdę dużo, żeby z tego wyciągnąć jakąś kasę. No i wtedy nie wierzyłam, że copywriting pozwoli mi któregoś dnia zrezygnować z tego etatu i faktycznie się zacząć z tego utrzymywać. No a tak się stało. Tak się stało w sumie pracę później, ponieważ odeszłam z turystyki chwilę po ślubie, bo moje lepsze pół dostało propozycję pracy we Wrocławiu, przeprowadziłam się z nim do tego Wrocławia. Ostatecznie zaczęłam pracować też w tej samej firmie, pracowałam dla LG w dziale HR, więc stąd też moją drugą specjalizacją jest HR. No i później, kiedy mój Piotr wyleciał na inny kontynent,
Mnie z Wrocławiem przestało łączyć w sumie cokolwiek, bo siedziałam tam głównie ze względu na niego, a rodzinę, przyjaciół, całe życie miałam w Wielkopolsce, no i w Warszawie. No to stwierdziłam, że lepszego momentu nie będzie. Mam już pozbieranych swoich takich stałych klientów, stałe współpracę. No i jeżeli teraz nie przejdę na działalność, to chyba nigdy na nią nie przejdę, mimo że bałam się strasznie, nie? Gdybym miała powiedzieć, jak się czułam zakładając działalność, wypełniając wniosek, nie? To myślę, że tak oscylowałam między pójściem do baru, żeby to opić, a wejściem do apteki po pieluchy dla dorosłych, bo byłam, no, tak obsrana. Tak. Tak to było. No tak. Dobre. Znaczy, jak zakładałem działalność, nie miałem myśli o tym, żeby kupić sobie pieluchy, ale też byłem obsrany, bo przekroczyłem próg nierejestrowanej działalności, trzeba było coś kminić, nie? Bo, ale, czyli tak trochę na brutala cię działalność wzięła. Wiesz co, trochę tak, ale to była bezpieczna sytuacja, wiesz, bo stary zaczął zarabiać naprawdę dobrze. Stary wie, że mówię o nim stary i wie, że to jest pieszczotliwe, także spokojnie, trzeba tego cenzurować. Zaczął zarabiać nieźle, ja miałam odłożone pieniądze, my mieliśmy odłożone pieniądze, także w sumie nawet gdyby mi nie poszło, nie, to po paru miesiącach stwierdziłabym, że okej, no zawsze mogę wrócić na etat, nie, mam już skilla, mam umiejętności, ktoś mnie weźmie, zobaczymy. Natomiast miałam też w sobie takie duże ciśnienie, żeby się uczyć, żeby się szkolić, wtedy mniej więcej też, trochę wcześniej, no. Dobra, zakręciłam się, ale sporo wcześniej poznałam Alinę i Alina wzięła mnie do siebie na mentoring i to było super, to było super, to było ekstra, przydało mi się od razu zaplecze HR-owe i tych rzeczy, których się uczyłam w robocie, od razu wykorzystywałam je w copy, no więc Alina w sumie tak mi dmuchnęła w żagle i tutaj, to było naprawdę fajne i jestem jej za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna cały czas. I pamiętam, że wtedy mi powiedziała, że przyjdzie taki dzień, że to ja jej będę podzlecać, no nie, że będziemy tak działać już w takiej relacji partnerskiej. Ja jej bardzo mocno nie wierzyłam. No a ten dzień przyszedł szybciej niż myślałyśmy, także znaczy szybciej niż ja myślałam, niż myślała Alina. Podejrzewam, że nie, bo no wiesz, jak jest z mindsetem, nie? Różnie. Także tak, teraz już podzlecamy sobie nawzajem i jest to bardzo spoko. Ten mindset przebija, bo i wiele razy w kilku odcinkach padało słowo terapia, ale jak widać, pozbierałaś się do kupy i teraz zarabiasz więcej niż 7-8 zł za 1000 znaków. Następne pytanie miało być o specjalizację, która poniekąd. Nie, no dobra, nie jest to takie jednoznaczne. Opowiedz, skąd twoja specjalizacja i dlaczego tak dobrze się na podróżach znasz? Wiesz co, jak poszłam na studia, nie wiedząc po co idę na studia, nie? I zaczęłam taki kierunek, który wszystkim bardzo dużo mówi, czyli studia śródziemnomorskie. I one brzmią tak trochę fajnie, trochę egzotycznie, ale tak naprawdę to oznacza bardzo dużo łaciny, bardzo dużo starogreki i w moim przypadku specjalizację turystyczną. I łacina i starogreka fajnie, ale umówmy się, że są umiejętności, które przydają mi się częściej w codziennym życiu, no nie? Natomiast jeżeli chodzi o tą turystykę, to wtedy ktoś mi pokazał, że świat nie istnieje tylko w National Geographic, no nie? Że to nie jest tak, że włączysz telewizor i tam są te dalekie krainy i one są niedostępne dla takiej, no ówcześnie animatczak, nie? To wyjaśnię, dlaczego zmieniłam nazwisko. Nie ma się czym chwalić. W każdym razie ktoś mi to pokazał. I ja wtedy stwierdziłam, zajarałam się tym na maksa i stwierdziłam, że chcę zacząć pracować w biurze podróży. No i pamiętam, że parę dni później, kilka dni później weszłam do pierwszego biura podróży, które miałam obok stacji. No i zapytałam, czy nie szukają tam stażysty i tak się składa, że szukali, no nie? Więc to taki złoty strzał. Więc zaczęłam wtedy pracę dla Itaki. W tej Itace posiedziałam 1,5 roku. Okazało się, że biuro no, niestety musi skończyć działalność z różnych tam względów prywatnych właścicielki. No i wtedy zaczęłam szukać pracy. Tak trafiłam na TUI i w tym TUI utknęłam. Znaczy utknęłam. To sama się tam utknęłam, no nie? Na 5 lat. Więc siłą rzeczy, nawet jeżeli jesteś bardzo oporny na wiedzę i masz czoło myślą nieskażone, no nie?
no to przez tyle lat w jednej branży coś tam przesiąka. I siłą rzeczy zaczynasz się na tym znać. Mnie ta turystyka jarała bardzo mocno, jara mnie zresztą cały czas. To, że jeździsz na wyjazdy służbowe typu study tour, to one polegają generalnie na tym, że wsiadasz w samolot, strasznie się cieszysz tym, że ktoś inny płaci ci i za ten samolot, i za ten hotel, i za twoje żarcie tam na miejscu. Hoteli dziennie zwiedzasz 8, 10, 14, jaką tam fantazję ma firma, która cię wysyła. No i na koniec, jak już jesteś po prostu spompowany tak na maksa, no to masz trochę czasu na siebie, więc jeżeli masz szczęście, to słońce jeszcze nie zaszło i możesz iść na plażę. Niemniej, dla wielu przypadkach to była moja pierwsza i jedyna okazja, żeby zobaczyć jakieś wykręcone miejsca na świecie, do których nie wybrałabym się sama, nie? Na przykład, nie wiem, poleciałam do Kenii, do Meksyku, do Tajlandii i to było strasznie fajne doświadczenie i o ile w Meksyku i Tajlandii później byłam już sama, o tyle do Kenii, no wiem, że prawdopodobnie się tam już nie wybiorę i było to, no było to super, przespać się na sawannie, zobaczyć rano żyrafy i zebry idące do wodopoju, to było ekstra, więc siłą rzeczy ta zajawka we mnie bardzo mocno była. Podkręcało ją to, że gdzieś tam awansowałam, to, że stwierdziłam, że zostanę trenerem wewnętrznym w tym TUI, no i faktycznie trenerem, trenerką, no i faktycznie nią zostałam i uczyłam nowe osoby i o kierunkach, i o procedurach, i w ogóle o różnych rzeczach. I to trochę podkreśla ten aspekt, że żeby się wypalić, to trzeba płonąć, nie? Bo ja byłam zajarana na maksa, a to się bezpośrednio wiąże z tym, że się płonie. No a potem przyszedł COVID. No i się stało, co się stało, no nie? Także siłą rzeczy szkoda byłoby z tego nie zaczerpnąć, także w copywritingu. Tym bardziej, że widzę, że powstaje mnóstwo startupów turystycznych, mnóstwo nowych biur podróży, podróże dla kobiet, podróże dla singli, podróże w poszukiwaniu męskości, no nie? Bardzo dużo agroturystyk w Polsce. Także naprawdę w copywritingu takim branżowym jest co robić, no ale każda branża ma swoją specyfikę, bo nie będę tutaj gdzieś tam gloryfikować turystyki, że tak, że każda branża ma swoją specyfikę, ale turystyka to jest w ogóle najspecyficzniejsza. No, no nie, bo wiem, że każda osoba, która się specjalizuje, może powiedzieć dokładnie to samo. Także mówię, no szkoda by było tego trochę nie wciągnąć za sobą na dalszy pułap tego życia zawodowego, nie? I tak samo z HR-em. Generalnie jak za coś się łapię, to staram się to tak zgłębiać, żeby móc kiedyś w przyszłości o tym napisać, ale nie mam takiego ciśnienia, żeby być super we wszystkim, no bo no, nie będę. Są lepsi ode mnie i super, że są, bo dzięki temu ja się nie muszę dobrze znać na wszystkim. To jest bardzo uwalniające. Na przykład to ubezpieczenie. Na przykład, dokładnie. Dobra, moja dziewczyna, dobre, podoba mi się to. Muszę odbić na jeden temat, dlatego że ja mam trochę fisia na punkcie języków i języków lubiłem się uczyć. Może jeszcze kiedyś do tego wrócę i przykuła moją uwagę łacina. Dlatego między innymi również, że niedawno zacząłem ogrywać Assassina Origins, który dzieje się w Egipcie i tam trochę zahacza, tam byli Rzymianie wtedy, nie? Wiesz, jak ja ich napadam, to oni krzyczą Latini disciplina! I to mnie tak utkwiło. Umiesz coś powiedzieć po łacinie? Tak z głowy? Ja pamiętam tylko jedno zdanie i to zdanie brzmi, uwaga, ja je mogę nawet napisać na czacie, żebyś potem wiedział, żebyś później wiedział, jak je zapisać. I czyta się je tak jak myślisz właśnie, czyli fuck mi cholera kurwa i oznacza zrób mi te krzywe jeżyny. Ale zapamiętałam, słuchaj, po mojej łacinie ze studiów. Ale ja później to dokleję. Nie wiem, czy wskoczyło na czat, ale to jest świetne. Wychodziłoby na to, że ja znam więcej zdań po łacinie od ciebie. Bo klasyczne errare humanum est. I powtarzam sobie od czasu do czasu. No nie? No dawaj. To dobra, to znamy. Quid quid latine dictum sit, altum videtur. Tak, to też. Cokolwiek powiesz po łacinie, brzmi mądrze. Tak. Tak. No ale dobra. Łacina jeszcze pewnie będzie. Myślę, że tak, podwórkowa.
Myślę, że to tak jak z każdym językiem, nie? Jeżeli, jak z każdym organem, no nieużywane zanika. Ja ostatni raz z łaciną miałam do czynienia na ostatnim egzaminie z łaciny na studiach. Także pozdrawiam z tego miejsca bardzo serdecznie moją panią promotor. Ta łacina była super, ale nic już nie pamiętam. No bo później mi się to po prostu nie przydało. Co jakiś czas, kiedy, nie wiem, jeździmy gdzieś na wakacje, w jakieś miejsca, w których faktycznie byli Grecy, byli Rzymianie, no to raz na jakiś czas udaje mi się coś tam odszyfrować, nie? No ale generalnie bardziej mi się przydaje ten kontekst historyczny niż faktycznie znajomość kilku słówek i koniugacji, deklinacji i tak dalej. Spoko, spoko. Wracamy teraz do tematu podróży, dlatego że z Olą Młodzińską na ten temat już trochę rozmawialiśmy i strasznie mnie to interesuje, że gdybyś mogła się przeprowadzić na stałe do jednego kraju, to jaki to byłby kraj? Wiesz co, jakby to jest pytanie nad odpowiedzią, na które to jak minie od ostatnich kilku lat. Dlatego nie powiem ci tak wyraźnie, że nie wiem, że Nowa Zelandia, albo Tajlandia, albo Niemcy, bo nie wiem. Bo bardzo sobie cenię to, że jesteśmy w tej chwili w Unii Europejskiej, nie? I to, jacy my jesteśmy przez to rozpieszczeni, bo jeżeli chcesz lecieć do Hiszpanii, to wchodzisz na, nie wiem, na jakiegoś Ryanaira, kupujesz lot i lecisz. I nie zastanawiasz się, czy możesz, czy potrzebujesz wizy, czy nie potrzebujesz. Tak samo na Wyspy Kanaryjskie, tak samo na Maderę, nie wiem, do Włoch, do Turcji też w tej chwili, no nie? Także masz ogromną różnorodność i dostępność. Chciałabym się, wiesz, kiedyś chciałam się przeprowadzić gdzieś na południe, gdzieś, gdzie byłaby ciepła zima, ale biorąc pod uwagę kryzys klimatyczny, to wcale nie wiem, czy ja chciałabym mieszkać przez cały rok na południu, nie? Także bardzo lubię być częścią Unii Europejskiej, bardzo lubię mieć możliwości, więc nie wiem, czy przeprowadziłabym się gdzieś w tej chwili na stałe. Wiem, że na pewno w tym roku pomieszkamy przez chwilę w Hiszpanii. Być może uda się nam też posiedzieć w Portugalii, zobaczymy. Ale tak jak kiedyś byłam przekonana, że może Stany Zjednoczone, tak po tym, kiedy mój Piotr zaczął tam pracować, spędził tam parę miesięcy i dalej teraz tam siedzi, to już wcale nie jestem taka przekonana, nie? Także nie chciałabym podejmować takiej decyzji w oparciu o to, co mi się wydaje, bo no wszędzie jest bardziej do momentu, kiedy nie jesteś właśnie tam na miejscu i nagle się okazuje, że kurde, same shit, tylko different language, nie? Także tak. Kurde, myśmy planowali Stany Zjednoczone, wiesz, emeryturka, jak się dorobiły, jak się dorobiły, w Polsce się dorobiły. No dobra, odważnie. Stany Zjednoczone. To tutaj ci się przyda faktycznie wiedza z zakresu ubezpieczeń, bo tam opieka medyczna to tak gruby temat. Masakra, trochę mnie to przeraża. Teraz mówisz, że Stany to tak jednak nie bardzo. Jedyny kraj, który u mnie tak na starcie nie odpada, to jest Cypr. Cypr i Malta. Okej. Okay. Podatki. No tak, tak myślałam. Wiesz co, jak kiedyś mówiliśmy o emeryturze, no to kryteria są 2 albo 3. Zaraz wyjdzie. Żeby właśnie była całkiem spoko opieka medyczna, bo ze względu na, no ty pracujesz w ubezpieczeniach, ja w biurze podróży, oboje podejrzewam, że mamy kilka fajnych historii, albo to znaczy fajnych do opowiadania, strasznych do słuchania, bo no przecież kilka lat temu na Nozibi, to jest na Madagaskarze, dziewczyna siedziała na huśtawce tej plażowej, no nie, i te huśtawki mają takie belki, przeważnie tam poprzeczne i one mają napisane albo nazwę miejsca, albo nie wiem, Paradise Beach, albo nazwę hotelu, no w każdym razie tabelka spadła jej na głowę. Na Mauritiusie w szpitalu nie mieli rezonansu i zanim ogarnęli jej ten rezonans, no to dziewczyna zmarła, no nie? Nie chcę umrzeć dlatego, że huśtawka spadła mi na głowę i dlatego, że gdzieś jest opieka medyczna, więc to wypada. Musi być to też miejsce, w którym polska emerytura no zapewnia ci życie, albo te oszczędności, które uskładamy, bo jakby ja nie wierzę w emeryturę, nie? W emeryturę, w jednorożce. Jednorożce ponoć ktoś widział, ale emerytury nasze pokolenie chyba nie zobaczy, nie? No, także to. No i kolejna kwestia to, że nie może być górzyście, bo o ile w tej chwili jest jeszcze fajnie i dobrze, no to nie wiem, jak ja się będę miała tam za 50 lat. Mam nadzieję, że zajebiście, ale nie chcę, żeby też pokonała mnie różnica poziomów gdzieś, nie?
Znaczy, wiesz, podobno Gruzini długo żyją, dlatego że chodzą po górach i no, mają cały dzień, każdego dnia, wiesz, oni żyją regularnie po stówce zresztą, to pewnie wiesz, i oni chodzą i bardzo dużo jedzą naturalnych rzeczy, piją sobie gruzińskie dobre winka i sobie właśnie żyją 100 lat. Tak, jadę do gruzińskiego sanatorium teraz na weekend. W sensie nie do sanatorium, ale do Gruzji. No, także tak. Zobaczymy. Może mi to wydłuży życie, wiesz, tak. O, weekend w Gruzji plus 3 lata. Dziękuję bardzo. I tak, po kilka razy. Warto spróbować. Tak. Nie? Siema. Czy wiesz, co to jest efekt halo lub efekt aureoli? To taka sytuacja w psychologii, gdzie przypisujemy komuś lub czemuś atrybuty na podstawie pierwszego wrażenia. I mnie też ludzie przypisują atrybuty na podstawie pierwszego wrażenia po spojrzeniu na ten kanał i mam mało subów, więc jeżeli chcesz, żebym zapraszał coraz ciekawszych, wysoko postawionych i bardzo zajętych gości, to kliknij tego subika i dzięki temu będzie mi łatwiej do nich dotrzeć. Siema. Trochę sobie popodróżowaliśmy w myślach i miałem pytać o to, czy twoim zdaniem jest jakiś kraj przyjazny copywriterom, tudzież pracownikom zdalnym jako ogółowi? A wiesz, że właśnie Gruzja, bo mają dosyć liberalną politykę, jeżeli chodzi o wizy dla cyfrowych nomadów, no i jest dosyć tanio, jest fajnie, jest pięknie, jest bardzo tani wynajem, tylko mindset jest taki bardziej wschodni, nie? Więc nie wszystkim to odpowiada, zwłaszcza jeżeli jedzie ktoś z takimi poglądami bardzo wolnościowymi i lewicowymi, no ale to jest, każdy kraj rządzi się swoimi prawami, no nie? Też Hiszpania zdaje się, że miała takie dosyć łagodne wymagania dotyczące cyfrowych nomadów, no i Nowa Zelandia ma całkiem fajne wizy, nie? Także generalnie jak ktoś pyta, bo to pytanie się pojawia co jakiś czas, jaki jest kraj taki najbardziej przyjazny dla cyfrowych nomadów, no to raczej nikt nie wychodzi z założenia, że jebać cyfrowych nomadów, nie przyjeżdżajcie, ale bardzo często są dosyć restrykcyjne warunki dotyczące właśnie możliwości pracy i tak jest także w Stanach Zjednoczonych, przy czym tam dodatkowy hardcore wynika z tego, że każdy stan ma po swojemu, więc państwo w państwie, no nie? Jak w zeszłym roku leciałam do Piotra na wakacje, na 2 tygodnie, no to chciałam wziąć ze sobą laptopa i pracować, ale sprawdziłam, jak wygląda prawo, sprawdziłam, jak wygląda wiza, doszłam do tego, nawet spotkałam się z osobą, która ogarnia wizy pracownicze tam na miejscu, bo doszło do tego, że mogę pracować, ale na nielegalu, a ja jestem straszna boidupa, jeśli o to chodzi. No i zrezygnowałam, nie? Po prostu, no nie żałuję, bo miałam 2 tygodnie wakacji, ale po prostu te lokalne przepisy dotyczące pracy, nawet zdalnej, zmiotły mnie tak totalnie. A kary są duże, włącznie z zakazem wstępu do Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Ja tam planuję jeszcze parę razy pojechać, także tak, jest gruby temat. Czyli workation w Stanach to jest no-no. No raczej no. Znaczy wiesz, możesz to zrobić, nie? Możesz to zrobić i nikomu się nie przyznać, no i generalnie o ile nie podeślesz jakiemuś tam lokalnemu, nie wiem, do biura stanowego, że halo, pracuję, a nie daliście mi wizy, he, co mi zrobicie? No to git, nie? To nic się nie stanie, ale no, you never know. No ciekawe. Ale wiem, że dużo osób tak robi, nie? Generalnie mało kto stara się o wizy pracownicze. Gdziekolwiek, zwłaszcza pracując zdalnie, no bo przecież jak to wykryć, no nie? Z jednej strony niby tak, ale z drugiej strony... Znaczy, jeżeli ktoś będzie chciał, no to bardzo to łatwo to sprawdzi, nie? Bo to, no to nie jest trudne. Także myślę, że tutaj trochę nie ma co, jeżeli ktoś chce, to tam na 2 tygodnie spoko, ale tak, żeby faktycznie gdzieś się zatrzymać na rok, pracować stamtąd, i nigdzie tego nie zgłaszać, no nie wiem, czy ja bym się czuła z tym tak totalnie komfortowo, nie? Musiałabym zrobić bardzo duży research, żeby się poczuć, a chyba już łatwiej wystarać się o wizę, zwłaszcza, że ona w większości miejsc jest po prostu bezpłatna. Bo to wymaga tylko zezwolenia na pracę i tyle, nie? No jak już jesteśmy przy tych protipach, to w takim razie, jak już, jak kiedyś, może
przy dobrych wiatrach dorobię się, że będę mógł sobie pozwolić na ten urlop, będę mógł sobie pozwolić na te wakacje, to o czym powinienem pamiętać przed wylotem, wyjazdem, wybraniem się? Znaczy, myślę, że akurat ty będziesz o tym pamiętał, nie? Żeby kupić sobie ubezpieczenie. Bo jego brak, no znam parę osób, dla których taki wyjazd na Laście za 2000 zł, za dwie osoby, to był najdroższy wyjazd życia, bo wróciły z długami po 500 tysięcy, 800 tysięcy. No generalnie wielu rzeczy się po prostu nie planuje, nie? Więc na pewno wykup tego ubezpieczenia. Ale wiesz co, bo też o tym myślałam. I zastanawiałam się, co bym powiedziała komuś, kto no, bardzo chce, ale się bardzo boi. No i jest takie zdanie i to brzmi, uwaga, bo wleci taki Paulo Coelho trochę, nie? Ale że między tobą a dowolnym miejscem na świecie tak naprawdę jest tylko bilet lotniczy. I jeżeli sobie zdasz z tego sprawę, to nagle się okaże, że cały świat jest dla ciebie dostępny. Jeżeli chcesz na biegun, no to okej, to polecisz na biegun. Chcesz zobaczyć Mount Everest? No nie ma sprawy, wystarczy, że kupisz bilet albo kilka biletów, no bo z lotem bezpośrednim może być trudno, nie? Więc jak już złapiesz w sobie takie przeświadczenie, no to jest tylko kwestia wysiłku, który musisz włożyć w organizację tej podróży. A jeżeli chodzi o takie bliższe tematy, to jeżeli zauważysz, że gdzieś jest tani bilet, to zanim go kupisz, sprawdź, ile tam kosztuje nocleg, bo no, można się srogo zdziwić. No, okay, bilety do Danii kiedyś kosztowały 2 zł w dwie strony, ale no, bo pamiętam, że wiesz co, tam nawet nie zastanawiając się, te bilety kupiłam, ale sprawdziłam, ile kosztuje nocleg w okolicy. No i weekend wtedy to były takie 2000 zł. To było, ja byłam jeszcze na studiach. 2000 zł dla mnie to były 2 miesiące życia. Także stwierdziłam, że trudno, no straciłam 2 zł, nie była to droga lekcja. Ale można utopić więcej. Tak, z tym ubezpieczeniem to ja powiem takie swoje zdanie, to wszystkim klientom praktycznie mówiłem, że lepiej, bo czasem ludzie wychodzą z takiego założenia, nie? Wchodzą sobie czy na Rankomat, czy na Mubi, czy na dowolną inną firmę, czy idą do swojego agenta. Ile ubezpieczenie podróżne? Okej, co będziecie robić? No, będziemy jeździć na nartach. Okej, dobra, to trzeba tak, leczenie, trzeba odpowiedzialność cywilną i jakieś od wypadków. Ile osób, ile dzieci, ile dorosłych? No jak długo? No dobra, powiedzmy tydzień, 4 osoby, 2 dzieci, tak z czapy teraz mówię, jakieś 280-300 zł, nie? Dajmy 400, niech będzie spokój, dajmy 400. I ktoś tak sobie myśli, 400 zł, kurde, 10 piw na miejscu wypiję. No. Czekaj, 10 piw? Nie, to by było po 40. Zależy w którym miejscu, w Szwajcarii pewnie tak. No to dobra, ale załóżmy, że lecimy do Szwajcarii, no to masz 10 piw sobie na miejscu wypiję, albo tam sobie coś kupię, albo nie, dobra, to kif to ubezpieczenie, mam EKUS, nie? To jest najlepsze, mam EKUS. Memo kiedyś zrobiłam nawet na ten temat, mogę ci później wysłać. Koniecznie, to się tutaj wklei, nie? Mam EKUS i po co? A później się okazuje, to ja zawsze mówię tak, lepiej kupić i nie użyć, niż nie mieć, a potrzebować. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jezu, to jest... Ja kocham po prostu ten argument, nie? Jak kupujesz sobie telefon, nie wiem, wydajesz na niego 600 zł, 1000 zł, 2000 zł, chyba że masz iPhone'a, nie? To po prostu pod zastaw mieszkania. No to kupujesz do niego case, no nie? No to jest jakby taka podstawa i tam wydajesz na niego, nie wiem, tam kolejną stówkę powiedzmy, że tam 5-10% wartości samego telefonu. No i wychodzi na to, że siebie wyceniasz trochę niżej nawet niż ten telefon, nie? No bo telefon ubezpieczasz siebie, nie? No halo. A telefon jak ci spadnie, to kupisz sobie nowy, a jak ci główka spadnie, no to może być trudniej. Jeszcze szczerze mówiąc, wiesz co, szewc bez butów chodzi, bo ja raz w życiu musiałam korzystać z ubezpieczenia na Erasmusie w zeszłym roku na Gran Canarii. No i tam to był pierwszy raz w życiu, kiedy nie wykupiłam własnego, bo organizacja kupowała ubezpieczenia uczestnikom, a ja byłam wtedy wybitnie nie przy kasie, bo to był ten najsłabszy miesiąc mojej działalności i wpłynęło mi 1800 zł i mój Boże, i stwierdziłam, że to nie będzie tak, że ja nie będę w ogóle ubezpieczona, tylko coś tam będzie. I wiesz co, tak czułam, że mi świat po prostu macha palcem przed nosem, bo ja tam w ogóle miałam straszną gorączkę. No generalnie bardzo źle się czułam. Nie umierałam, ale tak potrzebowałam tego lekarza. Jezu, od tego momentu
już nie będzie tak, że ktoś mi kupił ubezpieczenie, a ja nie wezmę własnego, bo to ja nie płacę tak naprawdę za zdrowie, tylko za mój komfort psychiczny. Także tak. Poza tym obsługa z polską infolinią, a anglojęzyczną infolinią w momencie, w którym masz gorączkę 40 stopni, no to tak, to i tak jest wyzwanie, nie? Jasne. Mamy to. To teraz pytanie, już wracamy do pisania. Co w Twoim przypadku jest najtrudniejsze w pisaniu o podróżach? Wiesz co, to, że to jest jak study tour. Bo mówiłam Ci, Wam, o tym, że to jest taka podróż służbowa, podczas której fajne rzeczy się widzi, no ale generalnie się bardzo dużo pracuje, nie? Więc wyobraź sobie, że jest tam 30 parę stopni na zewnątrz, jest strasznie gorąco. Ty idziesz sobie w taką aleją palmową wśród basenów, marzysz o tym, żeby wejść do tego basenu albo do tej plaży, albo usiąść sobie i wypić, nie wiem, soczek, drinka, cokolwiek. Teraz jest bezalkoholowo, więc powiedzmy, że ten soczek, ale z kokosa na przykład, żeby było bardziej fancy. No i nie możesz, bo jesteś w robocie. I dla mnie pisanie o podróżach jest bardzo podobne, ponieważ ja się od razu podpalam, ja się strasznie cieszę z pisania o tym i ja po prostu w głowie już jestem w tych miejscach, ale mnie tam nie ma. Piszę o tym dla kogoś i nie mogę z tego bardzo często skorzystać, chociaż czasami niektóre rzeczy rozliczamy, tak powiedzmy, częściowo barterowo, więc... No więc i tak się zdarza, natomiast tak, to jest zdecydowanie najtrudniejsze w samym pisaniu. To pomijając specyfikę też klienta, bo ja piszę głównie dla startupów, także nie wiem, czy... Dostrzegasz różnicę między pisaniem dla osób prywatnych, a dla firm, ale tutaj ona się uwidacznia bardzo mocno. Poproszę też uszczegółowienie, jeśli możesz. Tak, jasne. Wiesz co, firma przeważnie przychodzi do ciebie, bo wie, że jesteś specjalistą, no nie? Osoba prywatna też przychodzi do ciebie, bo widzi, że jesteś specjalistą, ale bardzo często jest tak, że im się wiele wydaje, mają ograniczony budżet, znaczy wiele się wydaje, każdemu się wiele wydaje, no nie, ale osoby prywatne mają ograniczony budżet, nie? I powiedzmy, że postawienie strony kosztowało ich, nie wiem, 10 tysięcy złotych, powiedzmy, sama logistyka na miejscu to miesięcznie ciągnie kolejne 10, jeszcze tu, jeszcze tam i nagle przychodzi taka copywriterka Ania i ona mówi, że w sumie za te teksty, których oni chcą, to będzie jeszcze kolejne 5. Albo dwa, ale co miesiąc, no nie? No i w tym momencie jest takie jakby wait, ale możemy to sobie sami napisać. To w czym problem? Przyszliśmy do ciebie, masz już frazy kluczowe, wszystko już masz, nie? Jakby o co ci chodzi? I w firmach bardzo często tego nie ma, bo oni albo już mają za sobą pierwsze doświadczenia, albo próbowali już to zrobić sami i nie wyszło. Ja nie mówię, że tak jest ogólnie, ale mówię, że tak było często w moim przypadku. Więc dla mnie to stało się już pewnego rodzaju tendencją. Poza tym mamy chyba pytanie o najtrudniejszego klienta na liście, nie? Ale, musi być. To trochę ubiegnę temat, ale najtrudniejsi klienci dla mnie to tacy, którzy bardzo, bardzo, bardzo nie wiedzą i bardzo by chcieli. I w tym momencie wchodzi taka kwestia etyki sprzedażowej, nie? Bo ty im możesz wszystko i oni ci uwierzą, ale oni nie potrzebują wszystkiego i bardzo często potrzebują rad w ogóle niezwiązanych z tym, co robisz, no nie? Ostatnio, nie wiem, konsultowałam okładkę książki na przykład, albo siedziałam z klientką i kminiłyśmy, poczekaj, co my kminiłyśmy? Patronat, no nie? I co z tym patronatem najlepiej zrobić, żeby osiągnąć najlepszy efekt? Ja lubię moich klientów, nie współpracuję z osobami, z którymi nie mam chemii, z którymi po prostu tego nie czuję, bo nie lubię się męczyć w pracy, już wystarczająco długo się męczyłam w pracy, żeby przekładać to teraz na swoje. Myślę, że to tak zbiorczo zbierając do kupy, dlatego z osobami prywatnymi mi współpracuje się trochę trudniej, bo to jest też inna forma relacji, ona jest bardziej wymagająca, bardziej wszechstronna i częściej wymaga od ciebie powiedzenia, nie wiem, ja się tym nie zajmuję, trzeba iść gdzie indziej, no nie? I tutaj jest też kwestia twojego podejścia do drugiego człowieka, czy go zostawisz z tym, nie wiem, czy powiesz mu, ale może pani, a pan poszukać tu i tu.
Miałem taki przypadek, że przyszła do mnie pani z polecenia i mówi, że potrzebuje napisać ofertę handlową, nie? No i tak zaczęliśmy rozmawiać. No, oczywiście od razu chciała wiedzieć, ile. No, ja tak z czapy rzuciłem, ile. Trochę ją tam zabolało serce. Ale zaczęliśmy rozmawiać i się okazało, że ona tak naprawdę to nie potrzebuje oferty, tylko potrzebuje zbadać klienta, puścić reklamy, zbadać te wszystkie potrzeby. Tak naprawdę potrzebuje strategii marketingowej i sprzedaży, a nie oferty, bo ofertę rzuci i do niej. Wiesz co, wyobraź sobie, że miała agencję, która puszczała reklamy na zainteresowania jej konkurencji, nie? To tak jakby wiesz, jakbyś ty chciała szukać sobie leadów na copywriting i puszczała reklamy do copywriterów i do agencji marketingowych, nie? Przekładając na naszą branżę. No i co mogę tu powiedzieć? A i to mi się strasznie nie podoba, bo po tych 4 latach w ubezpieczeniach, tu zaraz mam jeszcze dopisaną jedną rzecz. Po tych 4 latach w ubezpieczeniach mnie się już nie chce wciskać kitu. Ja odszedłem z ubezpieczeń dlatego, że ja nie chcę wciskać kitu. Ja nie zarobiłem któregoś dnia 75 zł, bo powiedziałem klientowi, że tutaj w tym rozliczeniu jest źle napisane, tu jest za dużo napisane, tu powinno być mniej. I poprawili. Ja zarobię 75 zeta mniej, ale ja mam czyste sumienie, klient jest zadowolony. I jak jesteśmy przy tym, bo mówiłaś, że przepracowałaś te 1,5 roku w Itace, 5 lat w TUI i chociaż cię to przeczołgało, to szkoda było się wyrzekać tej wiedzy. Tak, potwierdzam Chciałbym moje słowa. pociągnąć ten wątek, bo dosyć, no, nie mogę powiedzieć, że często, ale zdarza mi się widzieć coś takiego, że ktoś gdzieś kiedyś pracował, ale nie będzie o tym pisał, bo nie lubił tej pracy, bo tam był mobbing, bo szef był debilem, bo palenie i tak dalej. I z twojej perspektywy, czy to ma sens? Wiesz co? Znaczy, tutaj kluczem jest to, że powiedziałeś z mojej perspektywy, bo tylko z tej mogę się wypowiadać. Kwestią jest odróżnienie tego, co lubisz i tego, w czym jesteś dobry, bo to nie muszą być te same rzeczy, no nie? Więc możesz być w czymś zajebisty, możesz świetnie sprzedawać, bo ja przez jakiś czas super sprzedawałam, ale ja bardzo nie lubiłam tej sprzedaży, bo miałam targety, bo miałam słupki, bo ja lubiłam moich klientów. Po tylu latach masz już stałych klientów, no nie? Kiedy wiesz, że masz na coś target sprzedażowy i wiesz, że ten klient ci ufa i że możesz mu coś tam jeszcze docisnąć, no nie? To się robi absolutnie, absolutnie okropne, no ale wiesz, że od tego zależy twój target, że od tego zależy twoja premia i że od tego zależy, no, wszystko, no nie? Także jeżeli o mnie chodzi, to ja oczywiście, ja obrażałam się na moje firmy, obrażałam się na niektóre decyzje, których nie rozumiałam, albo na brak pewnych działań, których oczekiwałam, ale to nie sprawiało, że ja na przykład, nie wiem, przestałam lubić jeździć, albo przestałam mieć tę wiedzę turystyczną, albo HR-ową. Ja generalnie mam tak, wiesz, że ja lubię pomagać ludziom i przez to się strasznie często udupiam. Ostatnio na przykład tak było, dzisiaj zresztą nawet też pisałam Alinie, że nabrałam sobie takich małych rzeczy i że strasznie mnie one drenują. Typu, nie wiem, sprawdzenie komuś CV, no bo po takiej dłuższej chwili już potrafię to zrobić. Albo skonsultowanie komuś oferty, albo planu na social media. No nie, nie jestem w tym jeszcze najlepsza, ale się tego uczę. No i generalnie mam wiedzę też już większą niż podstawowa. I przez to pomaganie. Czasami przepalam czas i zasoby. Znaczy przepalam. Przepalam, nie przepalam, nie? Ale trzeba zachować też pewną równowagę w tym, żeby ci to właśnie nie zjadło sił na inne ważne rzeczy. Także wracając do pytania. Jeżeli ktoś czuje, że to go zjadło i że po każdy powrót do tego, no nie? Każde spojrzenie. Nie wiem, powiedzmy, że pracowałeś w firmie zajmującej się komputerami i każde spojrzenie na laptopa u ciebie to jest PTSD. No to znaczy, że masz coś do przepracowania, ale nie ma się co do tego zmuszać. Natomiast to jest twój zasób, nie pozbędziesz się go, ale możesz z niego świadomie nie korzystać, nie? No bo twoja wola, twoja opcja. Ja bym skorzystała. To jest coś, czego już nikt ci nie zabierze i to jest coś, co już masz. I o co już nie musisz się szarpać. Czy to cię satysfakcjonuje? Tak, myślę, że podoba mi się to zdanie, że możesz, to jest twój zasób, ale możesz z niego świadomie nie korzystać. Czyli chcesz
chcesz, korzystaj, nie chcesz, nie korzystaj, ale nie ma czegoś takiego, bo ja nie uważam, że ubezpieczenia są złe, są patologie, podejrzewam, że w każdej branży są patologie, jest zaniżanie odszkodowań, że ktoś coś nie zapłaci, albo trzeba się sądzić. Agenci to też jest przecież sprzedaż, że wiesz, że musisz wcisnąć tę polisę, bo tutaj wymagają cross-sellu, bo masz słupki, tak samo jak ty mówił, że podróży masz targety i są ludzie, którzy naprawdę, nie wiem, powiedziałbym, nie mają sumienia i to robią. Mój szef, mój były szef, świętej pamięci, on najbardziej kantował ludzi, którzy najbardziej mu ufali i to mnie po prostu mentalnie zniszczyło, nie? Bo wiesz, jak ktoś ci ufa i tutaj jest uwaga dla copywriterów, którzy tego będą słuchać, jak sobie wypracujecie z klientem zaufanie, to niech was ręka boska broni, żeby to zaufanie zawieść. To, że ktoś tak robi, to nie znaczy, że wy macie to robić. To jest najgorsze kurestwo, jakie można w biznesie, w sprzedaży popełnić, wykorzystać czyjeś zaufanie. I on to po prostu robił. On najbardziej walił w człona z ludźmi, którzy najbardziej mu ufali, którzy znali go 10-15 lat, a później przychodzi człowiek, dostaje 1000 zł dopłaty za to, że źle policzone były zniżki i Czesiu, co tu się stało? A Czesiu, no sorry, to twoje ubezpieczenie, twój PESEL, nie? Ja umywam ręce. I to jest mega słabe. Tak, znam też dużo takich sytuacji. No, na zaufanie pracuje się długo, ale niszczy się je w 5 minut, nie? I tak, często to jest już one-way ticket. To są słowa Warrena Buffetta. No zresztą ja cały czas wychodzę z założenia, że nie chcę skończyć na grupie na fejsie, gdzie klient pisze, że nie dowiozłem, że wziąłem kasę i czegoś nie zrobiłem. Nie. Ja mogę nie zarobić, ale muszę mieć czyste sumienie po prostu. Po prostu muszę i praca w zgodzie ze sobą, w zgodzie z własnymi wartościami, to też jest coś, co trzyma nas z dala od wypalenia. A wypalenie, no niestety, jak powtarzają specjaliści, kończy się często terapią, którą zasadniczo oboje przechodzimy. Przechodzimy. I to nie są żarty, ale to też nie uważałbym, że to jest jakiś temat tabu, bo był niedawno u mnie Kacper Kobyłka. Chłopak 19 lat ma dosyć dojrzałości, żeby pójść na terapię, nie? Super. Sam z siebie. Ale to jest to ekstra w... Boże, zabrzmię jak boomerka, ale w młodszym pokoleniu. Że wśród nich jest większa zgoda na to, że coś we mnie może być nie tak, no nie? I że to nie znaczy, że w tym momencie już jestem przegrywem usiąść i poczekać na śmierć, tylko że to można naprawić, więc kurczę, no jak mi się zatka zlew, no to dobra, to go przetkam, zły przykład. Ale jak mi się popsuje auto, no to pójdę do mechanika, no jak mam problem z głową, no to idę na terapię, nie? No i spoko. Boże, komfort życia jest tak inny, że no, ale na przykład nie wiem, jak jest u ciebie z bliskimi i nie będę o to pytać, no bo to bardzo prywatna sprawa, ale na przykład moi rodzice tak dosyć różnie zareagowali na to, że ja chodzę na terapię. To nie jest ich sprawa. Po prostu im to powiedziałam tak jak, no tak przy okazji, nie? Co u ciebie? A no, zaczęłam terapię. No i w tym momencie No i generalnie tak. I zaczęły się teksty o słabszym pokoleniu. Przy czym w pokoleniu naszych rodziców to tak raczej alkoholizm, nie terapia, nie? Jakby mając mieszkanie, drugie. Powiedziałbym, że to nie jest tak, że starsze pokolenie nie potrzebuje terapii, bo jest silniejsze. Powiedziałbym, że tam panuje takie, pokutuje takie przekonanie, że ja nie mogę pokazać słabości, ja nie mogę pokazać, że ze mną jest coś nie tak. Oni też mają materiał na terapię. Mają więcej materiału na terapię niż my często. Tak. Ale oni nie pójdą, bo ja nie pójdę do psychologa, bo ja nie jestem walnięty, ja nie jestem wariatem. No, ale nie musisz być wariatem, żeby iść do psychologa. Przecież do psychologa czy do psychiatry nie idziesz wyłącznie ze schizofrenią paranoidalną czy z borderline'em, ale też po prostu z rzeczami, z którymi nie możesz sam. Cieszę się, że rośnie ta świadomość, nie? Cieszę się po prostu, że ta świadomość rośnie i że ludzie się odważają i chodzą, nie? Więc jeśli o mnie chodzi, akurat moja rodzina to łagodnie przyjęła, chociaż ja się z tym też nie... Jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to... Większość osób mówi, że zrobiłem dobrze, chociaż część osób nie rozumie, że dlaczego, przecież ty jesteś normalny, ale co to znaczy normalny? No. Znaczy, że jak nie zawinęli mnie w kaftanie z domu o 6 rano, to znaczy, że ze mną wszystko jest w porządku. No nie, come on. No pewnie to jest, mój Boże, możesz też się nauczyć funkcjonować, nie wiem, z notorycznym przykurczem nogi, nie? Ale raczej pójdziesz do fizjoterapeuty, żeby ci to ogarnął. I to jest tak samo.
No to po co masz kuśtykać, jak możesz chodzić normalnie? I to jak cię coś uwiera, to idź, to pomóż sobie. Aczkolwiek no, terapia jest też trudnym doświadczeniem, bo wymaga takiego przełamania się w sobie bardzo mocno, opowiedzenia komuś o takich twoich no, intymnych sprawach. I w ogóle okazanie emocji w tym czasie, no okej, okay, ostatnio się o tym mówi i ostatnio się to propsuje, nie? Ale bardzo długo na emocje w ogóle nie było miejsca, zwłaszcza, że wy pod tym względem, chłopaki, mężczyźni, faceci, no macie przejebane, nie? Bo stereotyp nie jest zbyt emocjonalny. Także kiedy na terapii się do tego dochodzi się do rzeczy, które cię uwierają, które cię naprawdę bolą, pojawiają się różne emocje, pojawiają się łzy, no to często walczymy też z własnym takim zażenowaniem, nie? Takim samym sobą. Chyba na mnie wolno płakać. Nie płaczą. Nie, oczywiście, że nie. Ja nie mówię o tobie, mówię o sobie. Nie, wiesz co, nie. Myślę, że to trzeba odczarowywać. I jest wiele takich trudnych tematów, które moim zdaniem trzeba odczarowywać. I jednym z nich jest na przykład inkluzywność, o której zapowiadałem ci, że sobie porozmawiamy. Że jako stara konserwa ja chyba nie rozumiałem znaczenia tego słowa. Bo wiesz co, jak słyszysz inkluzywność, no to różne rzeczy przychodzą do głowy, nie? Bo moim pierwszym skojarzeniem były osoby z niepełnosprawnością, no a twoim, no możesz powiedzieć, co było. Dawaj. Parada równości. Parada równości, no widzisz. I jakby moim poletkiem pod tym kątem jest HR i HR dotyczy inkluzywności w miejscu pracy i ja rozumiem inkluzywność tak, że ona sprawia, że przestrzeń jest dostępna dla wszystkich i to niezależnie od twojej wiary, od twoich przekonań, od twojej sprawności fizycznej, inkluzywna przestrzeń jest tak samo dostępna dla wszystkich. W rekrutacji polega to na przykład na tym, że kiedy rekruter dostaje na stół CV, to nie ma tam zdjęcia, nie ma imienia i nazwiska, nie ma informacji o wieku, chociaż już w tej chwili informacje o wieku się w ogóle nie wpisuje. Jest informacja ewentualnie o ukończonych szkołach, o twoim doświadczeniu zawodowym i tyle. Te CV są takie totalnie zanonimizowane, więc nie mają szans zadziałać takie nieuświadomione uprzedzenia. Zatrudniasz po prostu umiejętności. Jeżeli z czyjegoś CV wynika, że jest super, no to go bierzesz. Jeżeli nie, no to nie. Jeżeli ten ktoś super okazuje się, nie wiem, przychodzi i no powiedzmy, że jesteś mega uprzedzony do osób, które mają tatuaże, no nie? I przychodzi ci taki typ albo typiara i po prostu te tatuaże to ma wszędzie, nie? Tylko tutaj ma kawałek odsłonięty. No ale widziałeś CV, wiesz, że ma zajebiste skille. Bierzesz czy nie bierzesz? Bo to i na tym polega inkluzywność, nie? Że bierzesz, no bo to nie ma znaczenia, bo chodzi ci o rozwój organizacji, a do tego są ci potrzebne umiejętności. Jeżeli wiesz, tak sobie też myślę, jeżeli ktoś jest gejem i lesbijką, albo w ogóle osobą niebinarną, albo no gdzieś generalnie po którejś stronie tęczy stoi, nie po tej, po której stoisz ty, no to jakie to ma znaczenie w gruncie rzeczy w pracy, nie? Żadne. Żadne, chyba że pracujesz w organizacji, która zajmuje się równością, ale tak poza tym nie ma żadnego. Wiesz co, ma dla mnie znaczenie w sytuacji, kiedy ktoś próbuje przemycać swoje prywatne poglądy do tekstów, nie? I u mnie na to nie ma po prostu miejsca. Bo ale ja jestem przeczulona z każdej strony, wiesz? Niezależnie od tego, czy to jest zgodne ze mną, czy nie. Bo to nie o to chodzi, nie to robimy, nie? Trafiają się czasem takie zlecenia, widzę na fejsie, że szukam copywriterki. Cześć dziewczyny, szukam copywriterki do zlecenia na temat taki i taki. I pomimo tego, że ja prawdopodobnie nie będę chciał wziąć tego zlecenia, bo jeśli ktoś automatycznie na starcie określa płeć osoby, która ma wykonać tekst, no to ja wiem, że to nie jest dla mnie klient, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, dlaczego copywriterki? Pamiętasz taki film z Melem Gibsonem, O czym myślą kobiety? Nie, ale jeżeli zapytasz mnie o film, czy widziałam, to odpowiedź 95% to jest nie, bo jestem ekstremalnie nowa. Bo ja akurat mam ten dar, że pamiętam filmy i w tym filmie on słyszał myśli kobiet, nie? Najpierw go to trochę przerażało, potem próbował to wykorzystać w niecnych celach jak typowy facet, a potem starał się zrozumieć kobiety. Uwaga, to będzie brzmiało strasznie ciężko, zrozumieć kobiety.
I on w ramach researchu, bo tam chyba w gazecie pracował, jak dobrze kojarzę, w ramach researchu zakładał szpilki, zakładał rajstopy, używał plastrów do depilacji, plastrów do depilacji. Więc na tej podstawie, ja wiem, że to jest tylko film, ale z drugiej strony, dlaczego facet nie miałby pisać o rajstopach? Znaczy, ja nie widzę przeciwwskazań. Może będzie mu trochę trudniej momentami, no nie, bo jakby rajstopy inaczej się ułożą anatomicznie chociażby, ale... Rozmiarem też może być ciężko, nie? Ale w gruncie rzeczy no, to nie jest rocket science. Ja, wiesz, w kwestii płci, jeżeli do czegoś nie są potrzebne twoje genitalia, to generalnie płeć nie ma znaczenia. No, no tak, no. Koniec tematu właśnie z Olą Młodzińską na ten temat też rozmawialiśmy, bo ona tam gdzieś pisała dla... Czy pracowała koło IT? Chyba pisała dla IT i wiesz, typowo stereotypowo, że no, co ty tam dziewczyna, co ty możesz wiedzieć o komputerach? No nie? Dlaczego? Że patrz, Gosia Kalbaczuk-Leonczuk pisze o motoryzacji klasycznej. Tak. I podejrzewam, że wie o tej motoryzacji klasycznej więcej niż 95% facetów. Idę o zakład. No, ale jest kobietą. No, jest kobietą. Wykańczała sobie, robiła wykończeniówce w Wiedniu, i wykańczała sobie mieszkanie i też podejrzewam, że o budowlance wie więcej niż 80% facetów albo 85%. Ludzi, którzy nigdy, wiesz, młotka w ręce nie mieli czy coś. I ktoś będzie determinował jej osiągnięcia albo deprecjonował je, bo jest kobietą. No i, ale skąd wiesz, że się na tym nie zna? Wiesz co, ale to się dzieje w sumie przez cały czas i w dwie strony. Bo jakiś czas temu kupiliśmy sobie z Piotrem auto dostawcze z myślą o przerobieniu go na kampera. No i generalnie wszyscy wychodzili z założenia, że tylko Piotrek robi tam rzeczy, no nie? I oczywiście Piotr bazowo się tym zajmował, ponieważ dla niego obsługa elektronarzędzi, no generalnie my w domu mieliśmy oboje dosyć klasyczny podział ról, czyli dziewczynki do kuchni, chłopcy gdzieś tam do warsztatu, więc z takich domów oboje wyszliśmy. Natomiast no, generalnie wiesz, dla mnie w tej chwili obsługa wyrzynarki, wkrętarki, no jakby co to jest za problem, nie? Oczywiście, że zrobię to trochę wolniej niż Piotrek, ale on ma lata praktyki. I tak samo mi jest łatwiej nazwać to, co czuję i emocje, które mam w sobie i je przepracować, bo mam w tym lata praktyki, a on też ma lata praktyki, nie? W duszeniu tego w sobie. Także wiem, że zestawienie świadomości emocjonalnej z użyciem elektronarzędzi może być dosyć dyskusyjne i stereotypowe, ale myślę, że coś w tym jest, nie? Niby tak, no wiesz, jeżeli do rozmowy wchodzą geny, bo to z Maćkiem Łozowskim chyba rozmawiałem na ten temat, że no jeżeli są geny, no to nie oszukujmy się, faceci podniosą więcej ciężaru niż kobiety. Rekord w martwym ciągu faceta to jest 501 kilo. Kobiety 360. Nie no, okej, Daniel, ale powiedzmy, jak często to będzie różnica między nami faktycznie, nie? Bo tutaj dochodzimy do tego, że już widzę, jak kobieta wnosi sama lodówkę na piąte piętro. A ty wniesiesz lodówkę na piąte piętro? Kurde, nie widziałam nikogo, kto by sam wniósł lodówkę na piąte piętro, nie? No okej, może ty coś zrobisz z ziomeczkiem, a ja będę do tego potrzebowała dwóch albo trzech koleżanek. No ale spoko, no. Jak się zaweźmiemy, to wniesiemy, a poza tym aleluja, jest usługa wnoszenia lodówek. Także no game changer w tym feministycznym, równościowym dyskursie. Wiesz co, zmierzam cały czas do tego, że jeżeli w grę wchodzą geny, że jeżeli dobry przykład to jest kulturystyka na przykład. Jest facet, który ma wąską miednicę i szerokie barki, i on będzie miał taką sylwetkę V. Tak. No i jest facet, który ma szerokie biodra i wąskie barki, i on będzie wyglądał tak. No i nic z tym nie zrobić, Z tym się z biologią nie wygrasz. Rozmawiałem z Elą Markowską przed chwilą, z biologią nie wygrasz, ale reszta, kwestia kompetencji, tym bardziej kompetencji, które się obsługuje przez komputer. No, tak, to jest tylko kwestia chęci. Wiesz, myślę, że jeżeli chodzi o samą inkluzywność, nie, bo od tego wyszliśmy, to w tej chwili takim społecznym problemem jest kwestia dostosowania przestrzeni do osób z niepełnosprawnościami, bo generalnie niezależnie od twojego wyznania, od twojej orientacji, tak samo wejdziesz po schodach, nie? Tak samo wejdziesz po schodach, tak samo pójdziesz do toalety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli poruszasz się na wózku, no to dwa schodki w tym momencie są dla ciebie srogą przeszkodą, nie?
No, także myślę, że nie ma co trochę rozmywać tutaj samego dyskursu, bo dostępne przestrzenie nie są tak naprawdę dostępne i oczywiście łatwo jest to ogrywać osobami nieneurotypowymi i tak dalej, bo to jest przeprowadzenie kilku szkoleń jest często tańsze niż modernizacja budynków, nie? A ile osób utknęło w domu? No przecież, wiesz co? Doszło mnie do prowadzę argument, że osób z niepełnosprawnościami wcale nie ma aż tak dużo. Sprawdziłam ostatnio statystyki i oczywiście nie przytoczę ci teraz liczby, bo ich oczywiście nie zapisałam i ich nie pamiętam, ale ich jest naprawdę, naprawdę mnóstwo, a ich nie widać, bo nasze przestrzenie są niedostosowane. Bo taka osoba, okej, zjedzie ze swojego pięterka windą i utknie przy krawężniku. I to już, no nie? Więc tak naprawdę to, o czym my tutaj rozmawiamy, to jest taki nasz społeczny problem. Rozmawiamy o tym, że te osoby są, no, obciążeniem dla ZUS-u, dla służby zdrowia i tak dalej. A co robimy w kwestii tego, żeby włączyć je w takie życie społeczne? No, mało co, nie? Dlatego nie dziwi mnie, że dużo osób teraz próbuje gdzieś tam wejść w copywriting. Choćby Tomek Socha, który otwarcie o tym mówi, nie? Że ze względu na, no, własne problemy zdrowotne, coś tam o tym wie, no i dlatego próbuje w taki sposób, który jest dla niego dostępny. No i dla mnie to jest bardzo spoko, takie bardzo adaptacyjne, nie? Tak, Ale tak. Ja. musiał się naszarpać. Już kończę. Nie, spoko. Możesz kontynuować. Ja i tak chciałem płynnie przejść do tego tematu, bo już ta tematyka osób z niepełnosprawnością padła i mam nadzieję, że jakiś kamyczek uda nam się tym odcinkiem w tej kwestii poruszyć. Ale to jest akurat właśnie fajne w copywritingu i ogólnie w pracy zdalnej przy komputerze, że ona jest bardziej dostępna niż na przykład. Nie wiem, pierwszy z głowy mi przychodzi magazynier, Nie. że ona daje równe szanse, mniej więcej równe szanse wszystkim. Pamiętam, że ktoś pisał, że taki gościu ma chyba fanpage na fejsie Paradygmat Prawdy i on też jest niepełnosprawny i jemu napisanie prostego posta na Facebooku zajmuje bardzo dużo czasu, ale i tak to robi. I wiesz, co jeszcze jest ciekawe? Że widzę ludzi, i mnie to też doprowadza może momentami do szału, chociaż to temat na terapię, to nie powinno mnie denerwować, że są ludzie w 100% sprawni i oni mówią, że czegoś się nie da. Że nie da się zarabiać więcej jako copywriter, że klienci nie chcą więcej płacić, że trzeba, nie wiem, kupić kurs za 2000 zł, żeby zostać copywriterem. A ktoś niepełnosprawny nie ma takich rozkmin, nie? Nie ma czegoś takiego, że się nie da. Ja po prostu muszę to zrobić i tyle, bo nikt za mnie nie zrobi, nikt nie przyjdzie mi z pomocą. Ja muszę to zrobić. Boże, czytałam ostatnio o kimś. Muszę sobie zacząć zapisywać, wiesz, bo nie mam takiej pamięci jak ty. Polecam. On się zawziął i napisał książkę, stukając, wiesz, miał ołówek w ustach i po prostu tak ją pisał na laptopie, że wystukiwał po kolei, po kawałku. Kurczę, to jest hard ducha, to jest taka zawziętość, nie? I wiesz co, jak mówisz o tym, że cię wkurza, że ludzie mówią, że się nie da. No bo łatwiej powiedzieć, że się nie da, niż nie chce mi się. I myślę, że to jest to. Bo tak znowu gdzieś ostatnio trafiłam. Ja nie jestem pewna, czy nie u Marcina i Wucia, wiesz, bo stwierdziłam, że właśnie koniec tego gadania, że się nie da i że muszę się ogarnąć z finansami. I Marcin i Wódź prowadzi taki podcast Finanse bardzo osobiste i ja go też bardzo polecam. I zdaje się, że on jest autorem takiego tekstu, że twoim priorytetem jest nie to, o czym mówisz, że nim jest, nie? Tylko to, w co inwestujesz najwięcej czasu, pieniędzy i tak dalej. I to mnie wtedy tak bardzo tknęło, bo to był czas, kiedy ja chciałam ten copywriting, ale jakoś tak nie mogłam się przebić ze stawką tam więcej niż, nie wiem, 15 zł za 1000 znaków. Ale jednocześnie wieczór, no to co? To piwko, to Netflix, jakieś lody, no nie, wszystko fajnie, albo pójdziemy do kina, albo coś tam, no ale się nie da, nie? A stawka 15 zł, no to niemożliwe, nie chcą, nie da się. I wiesz, i wjeżdża ci taki tekst i myślisz sobie, no kurwa, faktycznie, bo jak ma się dać, jak ja z tym nic nie robię, nie? No przecież samo mi nie spadnie. No i wtedy zaczęłam się tak bardzo mocno uczyć, zrobiłam sobie wtedy kurs taki porządny,
No i kurczę, i nagle się dało, nie? I nagle się dało. Czy to nie był czasem kurs Ewy Szczepaniak? Był. A, to dzisiaj dzień Ewy Szczepaniak, bo Ela Markowska też jest po tym kursie, a dzisiaj z nią również rozmawiałem. A, także widzisz. Pozdrawiamy Ewę, pozdrawiamy Elę. O, serdecznie. Nie, kurs Ewy był i nadal pewnie jest super, bo przecież ona go też regularnie upgrade'uje. I pamiętam, że wiesz, po przerobieniu pierwszego modułu pisałam jakiś tekst właśnie z Aliną i ona do mnie napisała, że wow, ale jest inaczej, nie? Co się stało? No, poszłam na kurs i zaczęłam to ogarniać i no i da się. I to jest bardzo spoko. Bo to też tak oddaje ci sprawczość i kiedy stwierdzasz, że się da, tylko musisz na to poświęcić czas, nie? To łatwiej jest ci ułożyć sobie priorytety, bo stwierdzasz, czy ty czegoś faktycznie chcesz, czy tylko ci się tak wydaje. Bo możesz mieć chatę z basenem, nie? Wielką i zarabiać 3 miliony rocznie. Tylko że to wymaga bardzo dużo pracy, bardzo dużo skilli, no i bardzo dużo gdzieś tam poświęca im po drodze. Więc kwestia tego, czy ty jesteś na to wszystko gotowy, bo może to jest kwestia tego, że jednak wolisz to piwko i tego Netflixa i takie swoje spokojne życie. I że te 3 miliony i ten stres, ta odpowiedzialność z tym związana, to w ogóle nie jest dla ciebie i o tobie, nie? Często widzimy efekt, a lubimy gdzieś tam zasypywać sobie, spuszczać zasłonę milczenia na tą drogę. No i tak trochę miałam też stosunku do ciebie, nie? Bo w którymś momencie, jak weszłam w to kopii, widzę, że Daniel Bartosiewicz wyskakuje z szafy, nie? Po prostu byłeś wszędzie. Wyborze, tutaj kurs, tutaj strona, tutaj internetowe portfolio, no wszędzie, wszędzie, wszędzie. No i sobie tak wtedy myślałam, że kurde, ale on to ma fajnie, nie? Jakbym ja była Danielem, to też bym miała tak fajnie. No ale nie jestem Danielem, jestem Anią. No i generalnie już wiesz, teraz z tą trochę większą świadomością domyślam się, ile ciebie to wszystko kosztowało. Gdzieś tam i czasu, i wiedzy, i wiesz, i pewnie też frustracji, nie? To tylko ty sam wiesz. Ale to nic nie jest. Mogę potwierdzić, że to nie jest tak, że my sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy, nie? Znaczy siedzimy i rozmawiamy, to nie da się temu zaprzeczyć, ale ile się trzeba naprzygotowywać, ile trzeba nachodzić się koło tego, ile w ogóle trzeba najpierw zarobić hajsu, pracując dla klientów, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby tak jak dzisiaj posiedzieć 4 godziny i sobie z ludźmi porozmawiać, a później ten 4-godzinny materiał zmontować, ewentualnie oddać montażyście, który za montaż tego 4-godzinnego materiału weźmie, zaraz ci powiem, 960 zł jakieś, mniej więcej. No. I to jeszcze nie jest dużo, bo można zapłacić więcej. Oczywiście. Jak będziesz chciała sobie z tego wycinać rolki, z publikacją, ze wszystkim, to możesz zapłacić powiedzmy 2-3 tysiące złotych, nie? Więc to nie jest tak, o, nie, ja ale cieszę się, że to zauważasz. Nie, nie mam złudzeń, bo wiesz co, kiedy teoria zaczyna się przekładać na praktykę, to w ogóle się rozszerza perspektywa, bo pamiętam, jak zaczynałam w ogóle pisać, no to marzyłam o tym, że będę zarabiać tyle, co w korpo, a w korpo dostawałam, nie wiem, 5-6 na rękę, coś takiego. No to nie był to zły hajs, no nie, wtedy to było dla mnie w ogóle spełnienie marzeń. No i jakby lipiec, czyli mój drugi miesiąc na działalności mi potwierdził, że no to jest nie do zrobienia, nie, bo przypomnę 1800 zł i od tego jeszcze trzeba i księgową, i no wtedy nie ZUS, ale składkę zdrowotną i tak dalej, to mi zostało ile, z 1200, coś takiego. No. Utarg życia. No ale generalnie wzięłam się do kupy, ogarnęłam się, no i wykręciłam w październiku albo w listopadzie 13 tysięcy, no nie? No i wszystko super, wszystko fajnie, dziękuję. Natomiast w tych 13 tysiącach byli podwykonawcy, było jeszcze kilka kursów, no nie, które zrobiłam w międzyczasie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście, kiedy masz dużo hajsu, no to łatwiej ci jest podejmować takie decyzje i po prostu uwalniać sobie czas i inwestować w siebie i tak dalej. Ale wiesz, ile to roboty kosztowało, nie? Ile po prostu musisz się namęczyć, żeby połączyć ten czas i ten hajs i to wszystko i nie wylądować za chwilę u fizjoterapeuty na jakimś ostrym dyżurze, bo nie wiem, bo zapominasz w tym wszystkim, nie wiem, wstać i się pogimnastykować, no nie? Także no, copywriterzy wiedzą, o co kaman, bo myślę, że wszyscy powinniśmy mieć fizjoterapeutę tak w planie, chociaż raz na miesiąc. No ale tak, generalnie to nie jest łatwe.
kumam, że nie jest łatwe. Wyobrażam sobie, ile pracy musiałeś włożyć w to wszystko, także naprawdę szacun, podziwiam i wiem, że to chyba nie do tego stopnia jest dla mnie, wiesz? Ale jak za parę lat będziesz płynął prywatnym jachtem na Malediwy, to mi tam pomachaj gdzieś obok, nie? Dam znać. Znaczy też nie będę tutaj się uważał za jakiegoś męczennika, że mi to tak bardzo męczy, bo ja to po prostu lubię, ale no to jest praca, nie? Myślę, że to byś nie robił, nie? Dokładnie. Wiesz co, jest takie zdanie, które zryło mi banie totalnie, jeśli chodzi o motywację, dyscyplinę właśnie, że dyscyplina to jest umiejętność wyboru pomiędzy tym, czego chcesz teraz, a tym, czego chcesz najbardziej. To są słowa Abrahama Lincolna, że okej, chcesz zarabiać więcej, no inaczej, prosty przykład, chcesz schudnąć, nie? Ale nie chcesz się pożegnać z tym piwkiem i chipsami wieczorkiem. No to, jak mówi babcia mojej kobity, albo rybka, albo pipka. Tak, to jest no coś za coś. Można mieć wszystko, ale nie wszystko naraz, nie? I tutaj jest tak samo, jeżeli się chcesz rozwijać, no to musisz włożyć w to pracę. Jeżeli nie chcesz włożyć w pracę, to się nie rozwiniesz. Krótka. Ale piłka. Też, wiesz co, tak się zastanawiałam, co mnie tak odstraszało od tego, no bo jakby musi być jakiś powód, dla którego ty się decydujesz nie rozwijać. I pewnie rozwój to jest wysiłek, to jest czas, który musisz w to włożyć, ale jeżeli rozwijasz się w czymś, co lubisz robić, no to w którymś momencie to ci sprawia fun, nie? Że to kolejne szkolenie, no to robisz na takim haju wręcz. Kolejna rzecz. To nie jest tak, że oczywiście nie ma sufitu, możesz się rozwijać i szkolić całe życie, ale nikt nie powiedział, że musisz to robić, nie? Niektórym te umiejętności, które osiągnęli na danym etapie, mogą wystarczyć, oczywiście, pewnie warto być w trendach, warto być na bieżąco, żeby cię na przykład choćby taki chat GPT nie wyciął któregoś dnia i ty nawet nie wiesz, co się stało. Ale to też nie musi być tak, że musisz cisnąć po 3 szkolenia miesięcznie. Jak zrobisz jedno na pół roku, no to też git, nie? Przecież nie każdy musi zarabiać tę dychę, te 20 tysięcy i tak dalej. Jeżeli dla twojego komfortu życia wystarczy ci 5 na rękę, czy 3 na rękę, czy 2 na rękę nawet, bo są też takie osoby, no to w czym jest problem? To każdy żyje po swojemu i każdy odbiera swoją lekcję, swoje konsekwencje, swoje decyzje. Tyle, nie? I dla mnie ta świadomość była bardzo uwalniająca, że... Bo my sobie tutaj otwarcie gadamy o kasie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest mega tabu. I bardzo nie lubię tego, że jest to tabu, ale to wynika też z oceny, nie? Bo ja też przecież długo... Bo nie mogę powiedzieć, że zarobiłam tyle i od razu wszystkim zaczęłam o tym mówić, no bo raz przecież nie chcę, żeby ktoś sobie pomyślał, że się przechwalam, a dwa, no przecież trochę się boję, że ktoś mi powie, że mało, a ktoś, że na pewno nie i udowodni i tak dalej. I to wszystko wynika z tego, że boimy się oceny, nie? No i to z nami jest i do tej oceny bardzo dużo rzeczy się sprowadza. Także tak. Pamiętam, jak ludzie pytali na fejsie, czy ostatnio spadła wam liczba zleceń. I Gosia Kalbarczyk-Leonczyk pisała, że ja nie odczułam spadku zleceń. A kto się tam tak zrąbał, nie? Że czy ty wszędzie musisz pisać o tym, że nie straciłaś zleceń? To, że ci jest tak fajnie, to nie znaczy, że wszyscy mają tak fajnie. Tak, że kuźwa, człowieku, o co ty masz pretensje do Gośki? Przecież Gośka zrobiła robotę, ma klientów w opór. No, jest to konsekwencją jakiegoś działania. To nie jest konsekwencją tego, że Gosia jest fajna i ludzie sami do niej przychodzą. Znaczy Gosia jest fajna i ludzie sami do niej przychodzą, no ale tak, nie dlatego, to jest że... Z czegoś. No właśnie, coś musiała zrobić, że dała się tym ludziom poznać od dobrej strony i oni przychodzą do niej, bo żeby była jasność, klient nie przychodzi do ciebie po teksty dlatego, że jesteś fajna, tylko dlatego, że rozwiązujesz jego problem. Jeżeli odejdzie, to przestałaś rozwiązywać jego problem. On nadal będzie uważał, że jesteś fajna, ale przestałaś rozwiązywać jego problem, albo on już nie ma tego problemu. No. Pretensja do Gośki, że ona ma zlecenia. No kurde, tak jakby wiesz, to komuś te zlecenia zabrała, no. No nie. No, tak, bo to tak właśnie jest, nie? Że te zlecenia to leżą na ulicy i jak ktoś ma wbity wyższy level, to szybciej zbiera. No, żeby inni nie mieli. Lubię gamingową alegorię. Dojeżdżamy do pytań moich ulubionych, czyli najtrudniejsze merytorycznie zlecenie. Jaki był tekst, przy którym się najbardziej w życiu upłuciłaś? O Boże. Wiesz, nie odrobiłam zadania domowego i teraz tak się zastanawiam, bo jeśli chodzi o... już wiem,
Boże, o faktury ustrukturyzowane. Bo walczyłam z tym, no, razem z kimś. No i to był po prostu dramat, bo ja siedzę na co dzień w prawie pracy, no bo siłą rzeczy, jeśli robisz dla HR-u, to musisz siedzieć w prawie pracy. Tak samo jak piszesz dla turystyki, nie znasz ustawy o turystyce, no to, to ją poznaj po prostu. No wypada znać po prostu przepisy. No i jeśli chodzi o fakturę ustrukturyzowaną, to Boże, Daniel, tak jak mi normalnie napisanie takiego artykułu zajmuje 3-4 godziny, tak tutaj siedziałam bez kitu 2 dni w researchu i dzień pisałam i jeszcze dzień poprawiałam i później jeszcze dzień poprawiałam. Okropne to było i no i mam takie poczucie już w tej chwili, że jeżeli teraz przychodzi zlecenie, którego tytuł mi nawet nic nie mówi, to już nie biorę tego na ambicje, że co, ja sobie nie poradzę? Bo sobie prawdopodobnie poradzę, ale Boże, jakim kosztem? No, wtedy w cały tydzień zarobiłam 200 zł. Super było. Cóż, widzisz, ale to była lekcja, za którą jeszcze ktoś mi zapłacił. No. Tak. Znaczy, ty zapłaciłaś tym hajsem, którego nie zarobiłaś przez ten tydzień, bo mogłaś zarobić, nie wiem, dwójkę, trójkę, a siedziałaś z jednym tekstem, którego w ogóle nie powinnaś pisać. Ale ile to uczy? Mhm. Tak, ale dobrze jest się tak przejechać i wiesz, uważam w gruncie rzeczy, że to nie była taka droga lekcja, że dobrze jest to wiedzieć. Dobrze jest to wiedzieć, dobrze jest się przejechać, więc teraz moje ulubione pytanie o najgorszego klienta w karierze. Jedziesz. Wiesz co, miałam... Poczekaj, bo teraz układam w głowie wypowiedź tak, żeby to maksymalnie zanonimizować, no nie? Ale miałam taką klientkę, z którą się super dogadywałyśmy, super się briefowałyśmy. Ostatecznie ona też była bardzo zadowolona z naszej współpracy, ale wszystkie teksty, które ja jej pisałam, ona sobie pisała później od nowa. Tu jej się coś nie podobało, tam się jej coś nie podobało, tutaj w sumie tak energetycznie nie do końca to jest ten temat. Tu może troszeczkę inny wydźwięk, tu bardziej twardo, tu bardziej miękko. Wiesz co, Ania, to ja to napiszę po swojemu, ja ci wyślę i ty tylko wygładzisz, no nie? No i wysyłasz tekst, który jest już zrobiony. Wszystko jest z nim z twojego punktu widzenia ok, dostajesz zupełnie coś innego. No i wiesz co, to nie była zła współpraca pod tym względem, że tam była jakaś wzajemna pretensja, bo to nie była pretensja, po prostu... Po przeczytaniu moich tekstów klientka łapała flow, pisała wszystko po swojemu, płaciła mi za to na koniec miesiąca i mnie to strasznie spalało, powiem ci. To, że nie umiem dojść do tego, co w gruncie rzeczy w tych tekstach jest nie tak, poza tym, że wszystko, nie? Spalało, bo już miałem krzyczeć tutaj, że pobite gary, że się nie liczy, że jak to no, klientka płaciła i fajna współpraca i w ogóle no, to nie jest najgorszy klient, nie? Najgorszy klient to jest ten, który dzwoni, klnie, ubliża i w ogóle, a tutaj płaci. Nie miałam takiej sytuacji, ale może jeszcze jestem za krótko, wiesz, w branży jako tako, no bo działalność prowadzę od czerwca 2023, a piszę za hajs od 2 lat. Nie, jak już bierzesz to powiedzmy, jak widziałem chyba 30 i więcej złotych za 1000 znaków, to już coraz rzadziej się trafia na takich ludzi, bo... Szczerze mówiąc, rzadko mi się zdarza brać 30 już w tej chwili. Bliżej to jest koło tam 40 parę, 50, 60. Zależy od poziomu tekstu, nie? Ale tak, masz rację, że ludzie inaczej podchodzą do tego, jeżeli wiedzą, że za artykuł będą musieli zapłacić 500 zł. No. Po prostu. To już też nie jest tak. I coraz częściej Kuba Chmielecki o tym mówił na przykład, że coraz częściej się zdarza, że przychodzi klient i pyta, no to kiedy będzie miał pan czas, nie? Kiedy będzie miał pan czas, to porozmawiałam. Kiedy ja będę miał czas, rozumiesz? Kiedy klient będzie miał czas i ja mam stać, wiesz, jak piesek na wycieraczce i czekać, tylko kiedy ja będę miał czas, żeby nie marnować mojego czasu. Zdzwonimy się na 15, już nie zabieram pańskiego czasu, bo on na pewno ma coś do roboty. Tak, tak wygląda rozmowa z klientem, nie? A wiesz, jak bierzesz mniej tego hajsu, te 10-15 zł za 1000 znaków, pamiętam, masz być na każde zawołanie, co tydzień jest dzwonka, klient dzwoni na telefon i w zasadzie nic z tej rozmowy nie wynika, ale godzinę sobie pogada, nie? No, pierdyliard poprawek do tych tekstów. Znaczy też wynika to po części z tego, że umiejętności nasze są niższe, ale też i klienci zdarzają się bardziej mniej świadomi, nie? Ale masz rację, że najwięcej poprawek miałam do tych tekstów za najniższe stawki.
Coś w tym jest. Coś w tym jest. No to jak jesteśmy przy tych stawkach, powiedz mi, jaką radę dałabyś copywriterowi, który w tych stawkach się porusza, żeby jednak zarabiać więcej, nie? Wiesz co, myślę, że nie powiem nic odkrywczego, bo zainwestować w siebie, a jeżeli nie ma na siebie pomysłu, to zapisać się na przykład do jakiegoś mastermindu, bo to jest w ogóle świetna formuła. I pokazuje, bo generalnie wiesz, na grupach copywriterskich, copywriterów oczywiście jest mnóstwo, co jakiś czas wybrzmiewa jakiś temat i jakiś, no nazwijmy to po imieniu, jakiś ból dupy, nie? Że z tego wynika, że ludzie nie potrafią się wycenić, albo nie chcą się cenić, albo wyceniają, albo czują się wykorzystywani, bo wycenili się za nisko, albo wycenili się za wysoko, bo nie mają zleceń, no nie? No generalnie temat wycen jest dosyć trudny i to, co mi pomogło, no to przegadanie tematu z innymi copywriterami, przeglądanie ich cenników, to tak wiesz, niekoniecznie, nie? Ale mastermind, w którym jestem od jakiegoś czasu i moje dziewczyny z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to był, Boże, to było takie dmuchnięcie po prostu mi w żagle, że to się nie dzieje. Tym bardziej, że na czas początku mojego udziału w mastermindzie właśnie zbiegła się moja kmina z tym, że chyba chciałabym jednak już podwyższyć stawki i jak to zrobić, nie? Także jeżeli ktoś czuje, że chce je podwyższyć, jeżeli ty oglądasz i czujesz, że chcesz je podwyższyć, to po prostu zrób. Zastanów się o ile, zastanów się ile chcesz zarabiać na godzinę, zastanów się ile zajmuje ci napisanie tego tekstu. Oczywiście wiadomo, nigdy to się nie przełoży jeden do jeden, no nie? Ale spróbuj, jeżeli chcesz podwyższyć stawki o 100%, no to podwyższ o 100%, jeżeli czujesz się niedoceniany, jeżeli no, klient powie nie, no to zawsze możecie negocjować. Przy czym nie ma co podwyższać stawek z dupy, bo ja na przykład przygotowałam sobie cały duży plik w Excelu, mogę go później udostępnić, z argumentami dotyczącymi tego, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego teraz, a nie kiedy indziej. No i generalnie, spoiler, nigdy mi się ten plik nie przydał, bo żaden z moich klientów nie zakwestionował podwyżki, no nie? I to w ogóle było dla mnie super zaskakujące i przyszła do tego druga myśl pod tytułem: kurwa, znowu się za nisko wyceniłam, no nie? Ale myślę, że nie wyceniłam się za nisko i że na razie jest to stawka, z którą ja się czuję komfortowo, ale to pokazało, że większość tych kontrargumentów jest tylko w naszej głowie, nie? Że ludzie cenią jakość, widzą jakość i są gotowi za nią zapłacić. A jeżeli ktoś nie jest, to bo to się zawsze sprawdzało póki co u mnie, przy czym to jest dowód anegdotyczny, ale zawsze kiedy no, kończyła się jakaś współpraca, bo na przykład kończył się projekt i no po prostu nie było miejsca na więcej, to pojawiały się dwie nowe. Także jak robisz miejsce, no to siłą rzeczy ktoś to miejsce zapełni, nie? Coś w tym jest. Mark Twain powiedział, że 90% rzeczy, których się bałem, nie miało miejsca. No, to jest bój się i rób, nie? Bój się i rób. I nawet jakieś badania są, które Uniwersytetu Cornell chyba, że faktycznie 85% rzeczy, których się obawiamy, nie dochodzą do skutku, a te, które dochodzą, 79%, nie, przepraszam, 97% nie jest tak dotkliwe, jak nam się wydawało pierwotnie. Ja tu te badania podlinkuję jak coś. No, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Bo wiesz co, nawet kiedyś też czytałam o tym, z czego to wynika. Bo jeżeli coś się może wydarzyć w niedalekiej przyszłości, nie? No to zaczynasz kminić o tym, co może pójść nie tak. No bo coś powiedzmy może, na przykład, nie wiem, czekasz na wyniki od lekarza, nie? No i stresuje cię to, że czekasz na te wyniki od lekarza. A stresuje cię to dlatego, że twój mózg bardzo chce coś z tym zrobić, ale nie może z tym nic zrobić, no bo to nie zależy od ciebie, nie? Więc stres jest takim strasznie durnym, ale naturalnym sposobem mózgu na robienie czegoś z tym, nie? On się tak oszukuje, że no przecież jak to nic nie robię? Robię, stresuję się, nie? I siedzisz taki zestresowany, po prostu hodujesz sobie tego raka, ten nowotwór w środku, no bo to jakby korelacja między stresem a chorobami autoimmunologicznymi
jest już coraz lepiej wykazana też w metodologii. No i tracisz życie, nie? Bo można przez całe życie przejść i się bojąc się po prostu czegoś, co tak jak mówisz, 85%, że to się nigdy nie wydarzy, a jak już się wydarzy, to wiele osób tak ma i ja też tak mam, że ten stres z ciebie schodzi, bo już wiesz, że to się dzieje i że możesz z tym coś zrobić. Bardzo źle reagujemy jako ludzie na bezradność, strasznie na to reagujemy. Nienawidzimy się wstydzić i być bezradni. I to jest też temat, który warto przepracować na terapii, bo ta bezradność będzie nam się w życiu pojawiała wiele razy. Kontrola to jest często błąd poznawczy. I nie ma co tak wszystkiego puszczać i rzucać, nie? Ale nie ma też co się dociskać, bo no, znalezienie balansu jest trudne, ale to sztuka i warto nad tym pracować. Fajnie się żyje, nie? To jest ciekawe też i dla mnie, bo ja mam taką potrzebę kontroli, ale ja to przepracuję. Przynajmniej wiem, że mam potrzebę kontroli, nie? Więc ta świadomość jest, a ten stres to też jest nasz mechanizm przetrwania, jakby nie było, nie? Bo jak to się mówi, że optymista wynalazł samolot, ale to pesymista wynalazł spadochron. Więc wszyscy są potrzebni. I tutaj przemknęło już po części, ale następne pytanie miało być o największy boost w karierze, o największy taki game changer. Czy to będzie mastermind, czy to będzie kurs, czy może coś innego? Wiesz co, w sumie to będzie i mastermind, i kurs, i Alina. I to tak od końca i nie chronologicznie, więc chronologicznie. Jak ci opowiadałam o tym, że się bujałam z tą stawką 8 zł za 1000 znaków, no to generalnie byłam na takim dużym zakręcie życiowym, bo to było pomiędzy turystyką, a pomiędzy HR-em. Ja byłam przez miesiąc wtedy próbowałam cisnąć tylko z copywritingu i umówmy się, za 600 zł na miesiąc, no nie pożyjesz zbyt wystawnie, no nie? No i pojechałam wtedy na Erasmusa, co w sumie też jest dosyć zabawne, bo generalnie to nie wiem, czy wiesz, ale Erasmus to nie jest tylko wymiana taka półroczna studencka, ale to są też takie krótsze programy, czasami trwają tydzień, czasami trochę dłużej. No i generalnie to też polega na tym, że tam jedziesz, spędzasz tydzień z obcymi ludźmi i po tym tygodniu już w ogóle nie jesteście obcymi ludźmi, ale realizujecie jakiś program, nie? No i Alina, której wtedy jeszcze nie znałam, wrzuciła na którąś z babskich grup informację o tym, że słuchajcie, możecie jechać na tydzień w góry za darmo, bo jest Erasmus i generalnie kto chce, nie? No i mój instynkt samozachowawczy to jest instynkt samozachowawczy ameby, bo widząc takie ogłoszenie, to ja sobie nie pomyślałam, że potną mnie na nerki, albo że Boże, w ogóle jakie to jest dziwne, że jakiś wyjazd za darmo i w ogóle nie, po prostu uznałam, że skoro tematyka wyjazdu to jak zapobiegać mobbingowi, będzie grupa międzynarodowa, a ja ostatnio czułam, że trochę zardzewiał mi angielski, a do tego jeszcze bardzo lubię góry i akurat jestem bezrobotna, i więc mogę jechać, no to pojadę, no i pojechałam. Na tym wyjeździe poznałam między innymi Alinę, poznałam Klaudię Lepiasz. Okazało się, to były w ogóle pierwsze inne copywriterki, które poznałam w życiu. No i nagle okazało się, że da się to robić lepiej, że są w tym pieniądze, że da się rozwinąć. I oczywiście ja na początku się zzieleniałam ze zazdrości, nie, że przecież jak to jest, że im tak dobrze idzie, a mi nie idzie, bo to było jeszcze, wiesz, przed tym momentem, kiedy poznałam to zdanie zmieniające mindset. No ale pogadałyśmy o tym trochę, ja w międzyczasie zaczęłam pracę w HR-ze, no i wtedy Alina mnie wzięła pod skrzydła, bo stwierdziła, że no słuchaj, i tak w tym robisz, ja potrzebuję pomocy, spróbujmy, no jak wyjdzie, to nie wyjdzie, nie? Najwyżej będziesz wiedziała i ja też będę wiedziała, no i tak się bujamy już prawie 2 lata, już obie wiemy. Druga rzecz, kiedy miałam taki mega blokadę, nie potrafiłam przeskoczyć ze stawki z własnymi zleceniami, no to był właśnie kurs Ewy Szczepaniak, przy czym wiesz co, teraz później w międzyczasie to siłą rzeczy, jak siedzisz w copywritingu, to uczysz się też marketingu, no jak się nie uczysz, to jesteś słabym copy, tak przynajmniej mi się wydaje i to się sprawdziło u mnie. W każdym razie teraz już widzę, jak u niej super działa lejek marketingowy. No i dla mnie to by była w tej chwili jeszcze
jedna cegiełka do tego, żeby kupić u niej kurs, gdyby nie to, że już go kupiłam. Także on mi też bardzo mocno pomógł. No i na ścianie pod tytułem właśnie stawki byłam w tym roku, jesienią. No i na jednej z grup ogłosiła się Róża Klimczak, że szuka osób do mastermindu i ja pomyślałam sobie, dobra, to ja jestem tą osobą do mastermindu i ja bardzo chcę. No i siedzimy sobie tam w pięć, obgadujemy rzeczy, które nas trapią, obgadujemy te stawki, obgadujemy problemy, nie wiem, to co generalnie czujemy, że przeszkadza nam w rozwoju, albo nie wiemy, że nam przeszkadza, ale i czujemy, że nie da się tego zrobić inaczej, a potem się okazuje, że się da i że to w gruncie rzeczy nie jest wcale takie trudne. I to mi też bardzo mocno dmuchnęło w żagle. To jest super, mieć taką swoją też, wiesz, grupę wsparcia, bo momentami jest nam bardzo niebiznesowo, ponieważ rozmawiamy o naprawdę różnych rzeczach, ale ja się zawsze po tym mastermindzie czuję taka, wiesz, taka niesamotna. Wiem, że są inne osoby, że one mają podobne problemy, że cieszy je to samo, że często wkurza je to samo, ale że to nie jest moja konkurencja, tylko że po prostu siedzimy w tym razem i razem próbujemy to rozkminić i to jest bardzo spoko. No w ogóle jak takie... nie konkurencja, co ty? No właśnie, ja dlatego lubię copywriting, nie? Że mam mało konkurencji. No bo mam, umówmy się. Bo copywriterów jest dużo, nie? Ale nie każdy pisze o tym, o czym ja piszę. I... Aleluja. Ktoś to w końcu powiedział. No bo tak jest. Ale to jest też duża praca, wiesz, nad mindsetem. To jest też, mogę powiedzieć, najwyżej wytniesz, nie? Ale przerabiam sobie twój kurs teraz o pozyskiwaniu klientów i tam jest mnóstwo rzeczy, które ja wiem, ale bardzo dobrze mi też robi to, że ktoś, kto siedzi w tym dłużej i ma efekty, też o tym mówi, bo to tak utwierdza mnie w tym, że to, do czego ja doszłam, no to tak faktycznie jest, nie? I że mogę to już zostawić i pójść dalej. Bo fiksowanie się na konkurencji to jest chyba najgorsze, co można sobie tak w ogóle zrobić. Bo to nie pozwala ci się skupić na sobie. Tylko cały czas się boisz, że ktoś ci świśnie zlecenie. No mój Boże, no tak, jak jest lepszy od ciebie, to ci je zabierze, no bo jest lepszy od ciebie. A co zrobiłeś, żeby być lepszy od niego? Także dokładnie. Tak. Info o kursie oczywiście autoreklamy, to ty nie będę wycinał, jak to przecież trzeba się wozić, nie? Dobrze. Ale nie, jest tak, faktycznie to... Trzeba to zrozumieć, że konkurencja jest w tych dolnych pułapach stawki, bo tam są po prostu niskie kompetencje i wraz ze wzrostem kompetencji konkurencja powoli zaczyna znikać, no bo o ile myślę, że jest ktoś na rynku copywriterskim, kto, może nie na rynku copywriterskim, jest ktoś na rynku, jest mnóstwo osób, które się lepiej znają ode mnie na ubezpieczeniach, jest mnóstwo osób, które piszą lepiej niż ja, ale ile jest osób, które to łączą? No nie wiem. Jeszcze dodajemy do tego pozostałe umiejętności, jakieś, wiesz, badanie klienta i biznesowe zagadnienia i robi się z tego taki koktajl, który no, będzie nie do podrobienia. Będzie do podrobienia, ale ktoś musi przepracować przynajmniej 4 plus 1,5, 9,5 roku. Pozdrawiam. Mhm. Tak, no bo to się nie dzieje od razu, nie? I dlatego też wracamy trochę do twojego pytania o to, czy warto się obrażać na to, co robiliśmy przed erą copywritingu, nie? Czyli przed naszą erą, po naszej erze. Sorry, samą siebie rozbawiłam. Ale nie ma co się na to obrażać, bo to jest taki nasz właśnie, taka unikatowa rzecz, nie? I szukamy ich u klientów, a często pomijamy je u siebie. A szkoda tego. Plus, wiesz, ja, moją wartością jest to, że to może zabrzmi infantylnie, ale że ze mną się miło współpracuje, bo ja nienawidzę się stresować, nienawidzę się spinać i ludzie też tego nie lubią, nie? Więc jeżeli ktoś ma takie agresywne, takie krwiożercze podejście do biznesu, to się raczej nie dogadamy, nie? Bo on nie będzie kumał, dlaczego ja się tak nie spinam, jak ten ktoś chciałby, żebym się spięła. No ja tego siłą rzeczy nie zrobię, bo mi nie o to chodzi. Ja chcę dowozić tematy, wiesz, jakość, niejakość, nie? Także wiem też, czego potrzebuję, żeby to robić i tym czymś nie jest presja. Więc jeżeli ktoś potrzebuje czegoś na wczoraj, to o ile to nie jest taki mój stały klient, który jest ze mną tam od kilku lat,
to nie u mnie, sorry, bo ja nie mam na to czasu, ja nie mam na to przestrzeni, nie mam na to zasobów i wiem, że tym prawdopodobnie przegrywam w niektórych sytuacjach, nie? Ale to są te sytuacje, których ja nie chcę wygrać. I okej. Piękne podsumowanie. Ania, to wszystkie pytania. Ostatnie, gdzie Cię można znaleźć w internecie? Można mnie znaleźć na mojej stronie annaróżak.pl bez polskich znaków. No i szaleję na LinkedInie. Od niedawna jestem też na Instagramie ania.rozak, ale Instagram jest taki bardzo raczkujący, więc jeżeli ktoś chce wejść i sprawdzić i za jakiś czas też sprawdzić, czy to jest recepta na to, jak to robić, czy jak tego nie robić, no to proszę bardzo, na razie raczej jako eksperyment. Na LinkedInie wymiatam. W każdym razie idzie mi coraz lepiej. Bez zbędnej skromności, nie ma co tutaj wciskać kitu, jest zajebiście robiona robota i nie ma pytania. Krótka piłka. Nie będziemy się tutaj cackać. Dobra, ja linki wkleję naturalnie do opisu tego odcinka. Za odcinek Ci dziękuję w imieniu swoim, słuchaczy, widzów i kto wie, może jeszcze kiedyś się spotkamy. No, mam taką nadzieję. Dzięki. Siema.